Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś, co jest mega ważne. Czyli o seksie w relacji i o tym, że ten seks powinien być priorytetem, nieważne jak długo trwa wasz związek. Chcielibyście mieć zawsze ognisty seks? A wiecie, jak to zrobić? Nie! Nie? Słuchajcie, jest tak, najczęściej jest tak, jeżeli długo i szczęśliwie do rozwodu. Nie? To co się w międzyczasie spaściło, że ta relacja nie wyszła? Geny? Kredyt, tak, kredyt, no. No, kredyt potrafi zepsuć humor. Coś jeszcze, dzieci, dobra? Seks. A co robiliście, żeby ten seks był fajniejszy? Viagra! Good! Good! Tylko wiesz, kiedy Viagra nie działa? Kiedy nie ma pożądania. A kiedy zdycha pożądanie? Kiedy nie ma humoru. Kiedy nie macie ochoty na seks, kiedy wam się zgodził partner, możecie go kochać najbardziej nad życie, ale jeżeli przestaniecie mieć ochotę na seks, przestanie was to bawić, przestanie to dla was być tajemnicą i wyzwaniem, to nawet najbardziej kochającej się relacji z seksu po prostu zdechnie. Bo seks i pożądanie, słuchajcie, są dwie różne rzeczy. To nie jest to samo. Nas nauczyli, wiecie, jak na tym białym koniu ten książę przyjechał, potem ciężniczka, nie? Ta miłość do grobowego do grobu, tak? Jakoś tam. No i co? Do szlega? No i co? No i nie ma, nie? Gdzieś nam się wypala, gdzieś nam zdycha, co zrobiliśmy nie tak. Przyjmowaliście się kiedyś, no nie wiem, może część z was ma działalność, może część z was pracuje. Zabiegaliście kiedyś o pracę, na której wam mega zależało? Dobra, i co robiliście wtedy? Za dużo. Za dużo. Ale generalnie jak nam na czymś zależy i zaczynamy nową pracę, to się staramy. Na rozmowie kwalifikacyjnej błyszczymy, nie? Pierwsze 2 tygodnie, 3 tygodnie pracy, miesiąc, jesteśmy bogami, nie? Wszystko robimy. I słuchajcie, tak samo jest w relacji. Na początku jest ogniście. Robimy absolutnie wszystko, o co nas ktoś prosi. Wersji demo, to zobacz sobie cały mój film na YouTubie. Gówno prawda. Zaraz wam powiem dlaczego. I teraz tak, staramy się w relacji, staramy się w tej pracy. Tylko co się dzieje w pracy? Jak przestajemy pracować, to robią nam tam są drzwi. Do widzenia. Tak? I nagle nas po prostu żegnają, jak się przestajemy starać. A w relacji co się dzieje? No siedzą takie dwie smutne osoby, patrzą na telefon, patrzą na telewizor, seksu nie ma, no ale no tak fajnie jest, już są tyle lat razem, no to po co coś zmieniać, nie? No tak jest wygodnie, nie? Ten sublokator jest, płaci połowę czynszu albo i więcej. I tak to bardzo, słuchajcie, często jest, że jeżeli zapomnicie dbać o relację, to ta relacja wam po prostu zdechnie. Bo nie będzie tego ognia, wy nie dajecie tego żaru. W pracy zabiorą wam kasę, a w relacji co wam zabiorą? Seks. Zniknie seks. Czy warto stracić seks? Nie! Nie warto, nie? Macie jakiś pomysł, żeby ten seks w tej wieloletniej relacji był cały czas? Co robicie, żeby tego seksu było więcej? Myjemy się! Myjecie się! Kurczę! Ja za niedługo nagram filmik na YouTube, obiecuję wam, bo to jak ostatnio rozmawiam z mężczyznami, jak myją ptaka do tego, żeby mieć loda, to jest skandal. Słuchajcie, jak panowie myją ptaka, jak chcą mieć loda? Podchodzą do tej lodanki, nie? Zmyją z góry, już jestem gotowy, nie? No i co się dzieje? Ona przychodzi, a dupsko brudne, jajka zapocone, nie? No i jak ona ma tego zrobić, mu tego zarobić, tego lodzika, nie? No więc zdycha. Słuchajcie, dlatego najczęściej rodzice zdychają. Bo ten ptak jest niedomyty, a wam się wydaje, że przecież skoro myjeszcie główkę i trzon, to jest super. Nie! Więc z tym myciem masz rację, kolego. Tylko, że pamiętaj o tym, żeby umyć jaja i dupę, bo to wszystko czuć. Więc tak, słuchajcie, higiena jest mega ważna. Mega ważna w każdej relacji jest higiena, to na pewno. Mega ważna jest codzienna rozmowa. Jak na co dzień rozmawiacie długo z partnerem, bo były badania. Przez telefon czy... Dobra, tak jak już jesteście razem, ile wam się udaje rozmawiać? Przez telefon, rano, jak już jest w pracy z komórkiem. Słuchajcie, chodzi w relacji, chodzi o uważność. O to, żeby ta druga strona wiedziała, że ty jesteś dla niej i że masz czas dla niej. Więc jeżeli rozmawiamy, to telefon idzie w pizdu. Nie ma telefonu. Ale jesteś daleko, to co? No jak jesteś daleko, to włącz chociaż kamerę, nie? Niech cię zobaczy. Cześć, to ja. To szereg,
No to znajdź inną godzinę na dzwonienie. Właśnie o to chodzi, że my bardzo często chcemy zrobić taki miks. Połączyć pranie ze zmywaniem. No kurczę, jak wrzucicie jedno i drugie do pralki czy do zmywarki, to wam gówno wyjdzie. Jak naprawdę poświęcasz czas tej drugiej osobie, to masz czas dla niej, czy tam dla niego. Słuchajcie, do sypialni wam nie będę zaglądać, każda orientacja jest im bliska, żadna obca, tak? Więc co chcecie, z kim chcecie robić luz? Tylko pamiętajcie o tym, że ten czas dla tej drugiej osoby jest mega ważny. Taki pełny, jak mówię, to jest 15 minut dziennie, to jest dużo czy mało? Dobra, a ile poświęciliście w ostatnim tygodniu takich pełnych... Dobra, no tutaj może na pola wam trochę lepiej idzie. A jak jesteście w domu, to ile wam się udało tak razem porozmawiać i być razem tak na co dzień? Codziennie, dzień w dzień. Udaje wam się? Bo słuchajcie, to jest absolutna podstawa. Ja mówię, że w związku, słuchajcie, są potrzebne trzy czasy. Czas dla relacji, czas dla was i czas dla partnera czy partnerki. Jeżeli któregoś z tych czasów braknie, to wam to nie wyjdzie. Bo jeżeli nie macie czasu dla siebie, to przestajecie być tajemniczy, przestajecie być interesujący. I tutaj, słuchajcie, to jest właśnie to związane z pożądaniem. Jak ktoś jest, jak ja słyszę, że ktoś mówi, a moja stara, to ja uściepnę, mój stary tak samo, nie? No ja wszystko wiem, ja doskonale wiem, co ona będzie za chwilę powie. Ja już nawet nie muszę zdania kończyć, bo ja wiem, jak to się skończy. Jak coś takiego już macie z tyłu głowy, to znaczy, że nie dajecie przestrzeni, żeby ta druga osoba was zaskoczyła. No i macie tak, jak myślicie. No jest nuda, nie? No, miał to powiedzieć, no i dokładnie no powiedział to. No niczego innego się nie mogłam spodziewać, nie? I teraz, żeby to zmienić, otwórzcie się po prostu na drugą stronę. Dajcie tą przestrzeń, dajcie ten czas, żeby ta osoba was zaskoczyła. A czy może was zaskoczyć? Może was zaskoczyć tylko wtedy, kiedy na to pozwolicie. Kiedy dacie tą przestrzeń, kiedy nie będziecie wychodzić z założenia, że wy już wiecie i kończycie zdanie za tą osobę. Jak często wam się zdarza kończyć zdanie za partnera, partnerkę? Oj, gruba śnie. Z tyłu tam gruba śnie, jak zawsze. I teraz co? Mamy tą przestrzeń, ta osoba jest tajemnicza, ale żeby była tajemnicza dla nas, no to jest potrzebne, żeby ten czas każdy z was miał też tylko dla siebie. Ile jest takich relacji, gdzie nie macie przestrzeni dla siebie, gdzie nie spotykacie się ze znajomymi, nie macie swoich fitnessów, nie macie swojego browarka czy jakichś innych rzeczy, robicie wszystko razem. Ile można tak wytrzymać? Początek, słuchajcie, to są te romantyczne początki. I tutaj nawiążę do tego demo, które gdzieś tam z tyłu padło. Słuchajcie, coś takiego jak demo, to tak naprawdę nie istnieje. Nasz zakochany mózg po prostu pokazuje nas od najlepszej strony, słuchajcie. Stara się, żebyśmy jak najlepiej wypadli, bo nam zależy na tym związku, tak? Bo chcemy z kimś być, zależy nam na relacji. I teraz mówimy wszystkimi językami miłości, jesteśmy mili, jesteśmy wdzięczni, mamy pełen szacunek. Słuchajcie, przypomnijcie sobie początki. Czy tak teraz wygląda wasza relacja jak na początku? Fajna reakcja. Ja wam powiem tak, że jakby wasza relacja była, miała wyglądać tak jak na samym początku, jakbyście dalej tak się zachowywali, to mielibyście tyle samo seksu i wasza relacja byłaby kwitnąca, jakbyście umieli zachować to zachowanie z początku relacji. Ale najczęściej my tego nie potrafimy, bo to jest właśnie ten nasz zakochany mózg. Część osób mówi, że to jest demo. Słuchajcie, my jesteśmy wtedy na totalnym haju. My nie myślimy racjonalnie, nasz mózg szaleje, hormony szaleją, robimy absolutnie wszystko, nawet rzeczy, których nie chcemy robić. Tak? Wyrzuć świeci, już lecę! Tak? Co jeszcze takiego się robi w tym zakochaniu? Zmyj naczynia! No i jak? Masz zmywarkę? Nie, ja lubię zmywać ręce. Ojeju! Ja gdyby nie zmywarka, to podejrzewam, że już trzy razy rozwód z moim mężem. Kuweta po kocie. Kuweta po kocie. No słuchajcie, no jest wiele takich rzeczy. I teraz... Składa się obietnice. Składa się obietnice, tak. Pływa się w jeziorze. To już, a w jeziorze się pływa? To co pływa się w No pływa się w jeziorze. Miłość. Aha. I słuchajcie, to nie jest tak, że my to robimy, bo okłamujemy tą drugą stronę. My to robimy tak, ponieważ nasz biologiczny mózg jest nauczony, że trzeba się połączyć, trzeba spłodzić. No więc ten rok do tych trzech lat, okej, będzie nam robił, będzie nam ułatwiał życie. A potem, no to już powinien być ten czas, kiedy jest potomstwo, no to leć sobie, nie? Już będziesz normalny. I nam się odcina. Odcina nam się te wszystkie świetne endorfinki, które dostawaliśmy. I nagle z tym normalnym trybie musimy zacząć funkcjonować.
No i co? Wkładają różowe okulary i widzimy, jaki ktoś jest naprawdę. Dlatego ja mówię, że bardzo fajnie jest, jak wchodzimy w ten związek bez oczekiwań. Potraficie wejść w związek bez oczekiwań? Nie? Trudne to jest. Słuchajcie, jeżeli jesteśmy szczęśliwymi singlami, jeżeli jesteśmy na co dzień, potrafimy siebie kochać, potrafimy doceniać to, jacy jesteśmy, lubimy siebie jako ludzi, kochamy siebie i decydujemy się na relacje tylko dlatego, że fajnie jest być z tą osobą, a nie dlatego, co nam ta osoba da, to taki związek od startu ma dużo łatwiej. Bo jeżeli my czegoś oczekujemy, to my w pewnym momencie możemy tego nie dostać. A jakie są najgorsze oczekiwania? Znacie jakieś? Że będę lubił teściową. Rodzina może spadać w związku. Jak jest dwoje ludzi, to tworzy nową rodzinę i zarówno rodzice jednej i drugiej strony, jak i rodzeństwo powinni zejść na plan dalszy. Jeżeli nie schodzą, to jest coś nie halo. Powiedz to jej. Prowadź ją. Jutro będę mówić o zdradzie, to wiecie. Będzie grubiej. Dobra, więc teraz słuchajcie, najgorsze to są te oczekiwania, o których my nie mówimy. To są najgorsze oczekiwania. Zdarza się wam? Poszedł do kuchni i wrócił z herbatą. Cholera, o mnie nie pomyślał, nie? Co za... Zgadzam się z tobą w 100%. Słuchajcie, jeżeli czegoś chcecie w relacji, a o tym nie mówicie, to tego nie dostaniecie. Nie czarujcie się, że to dostaniecie. Więc jak zaczynacie nową relację, wchodzicie w relację, rozmawiacie o seksie czy nie? Dobra, ja. Ja. Opozycja? O czym? Kurwa, nie kuć przez to. Ja wiesz, nie mam zamiaru cię kusić, nie? Ale pytam. Słuchajcie, rozmawiamy najczęściej na początku o zabezpieczeniu, tak? Zaczynamy, część osób już normalnie wie, że warto zapytać o badania, tak? A rozmawiacie o takich sytuacjach w życiu, na przykład właśnie jak pojawią się dzieci, albo co będzie, jak jedna strona będzie chora, to jak będziemy się zaspokajać? Komuś przyszło to w ogóle do głowy? Outsourcing? Może być i outsourcing, jak się tak dogadacie. Dla mnie luz. Wasze życie, wasze sypialnia, robicie co chcecie, byle wszystkie osoby były zadowolone, nie? Kiedy jest czas na pytania? Możecie sentencję zadawać. Co sądzisz o poliamorii? Jest okej, okay, dlatego ludzie, jeżeli wszyscy mają, wszyscy się zgadzają, wszyscy mają ochotę na poliamorię, to co w tym jest nie tego? Nie tak, wszystko jest okej. Okay. Czy hierarchiczna poliamoria? Poria może działać przez dłuższy czas. Tak jak ktoś uważa, że okej, okay, chętnie, ale ja muszę być ten, albo ja muszę być ten najważniejszy. Wiesz co, powiem ci, że to zależy też od ludzi, jak się umawiają, jak wchodzą w tą relację, tak? Mamy samce alfa, samice alfa, są osoby bardzo terytorialne. Słuchajcie, umówmy się, że tak naprawdę monogamia nie jest taką największą i najbardziej popularną wśród ludzi, tak? My jesteśmy niestety poligamiczni, tylko najczęściej jesteśmy seryjnie monogamiczni. Słyszeliście to określenie? Przechodzimy z relacji do relacji, czyli przez chwilę jesteśmy komuś wierni, potem jest nowa osoba, jesteśmy komuś wierni i uważamy, że jesteśmy monogamiczni. No nie jesteśmy monogamiczni. Słuchajcie, monogamia to jest monos, czyli wiążemy się na całe życie z jedną osobą. Ewentualnie możemy być seryjnie monogamiczni, ale to już wskazuje na to, że jeżeli macie więcej niż jednego partnera, że coś z tej poligamii jednak w was jest, tak? Że to nie jest tak, że decydujecie się na jedną osobę do końca życia. I właśnie to zabija małżeństwo, to zabija najczęściej związek. Bo my, wchodząc w relacje, lubimy nowość, wchodzimy po to, kobiety wchodzą po to, żeby było bezpiecznie i jest fajnie, nie? Każdy dostaje to, co chce. Mężczyźni seks, kobiety bezpieczeństwo. Ale za chwilę zaczynamy się rozglądać za różnorodnością, nie? I co jest? No i jak nie pracujemy nad relacją, to jest kiepsko, słuchajcie. Bo można sobie wprowadzić do relacji tą właśnie dopaminę, oksytocynę, żeby było fajnie. Wiecie w ogóle, jak długo działa seks i jak długo działa przywiązanie na dwie osoby po dobrym numerku? 5 minut. 5 minut? Dobra. Generalnie, jeżeli masz fajny seks, fajną relację i seks był satysfakcjonujący, nie mylić z orgazmami, to oksytocyna wystarcza nam na około 2 tygodnie. Więc jeżeli kochamy się krócej, chodzi mi o takie przywiązanie, tak? Bo sama oksytocyna spada szybciej, natomiast to, co nam zostaje, czyli ta chęć bycia z drugą osobą, to wystarcza mniej więcej na 2 tygodnie. Czyli jeżeli w relacji zdycha seks i jest on rzadko, jest on raz w miesiącu, czyli jest on...
mniej niż co drugi tydzień, to to przywiązanie i to odsuwanie się partnerów działa w sposób naturalny. I teraz uwaga, drogie kobitki. Wasze libido działa tylko wtedy, kiedy jest seks. Im więcej seksu, tym macie więcej ochoty na seks. Kobiety się mnie nieraz pytają, no ale co na moje libido? Seks. Zaraz, ale ja nie mam ochoty na seks. Zacznij mieć satysfakcjonujący seks, będziesz miała ochotę na seks. Tak to działa. Nie ma inaczej, słuchajcie. Ale o co pytasz, o libido czy o co? No właśnie, bo powiedziałaś, że kobieta, jak to wygląda w ten? To tak naprawdę zależy od faceta. Słuchajcie, to zależy od faceta, bo dobra, to wejdźmy na pożądanie, jak tak zeszliśmy trochę na temat. Słuchajcie, pożądanie jest podstawą fajnego seksu. Żeby mieć fajny seks, no to musimy kogoś pożądać. Nawet Viagra bez pożądania nie działa, tak? I teraz to pożądanie mamy różne, bo mamy albo spontaniczne, albo mamy responsywne. I zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą mieć takie i takie. Spontaniczne to takie, wiecie, stanął, dobra, jadę, nie? I w początkowym związku tak jest, że i mężczyźni, i kobiety mają to pożądanie spontaniczne. Chce nam się ciągle wszędzie, kaktusy tylko w domu żyją, nie? I to jest początek relacji. A potem każdy wchodzi w to swoje naturalne pożądanie. A responsywne polega na tym, że potrzeba jest wiele bodźców, żeby się nakręcić. Czyli samo to, że stoi, to już na kobiecie nie zrobiła, wiecie? No dobra, no i co teraz? No? No, a co dla mnie? Dobra, słuchajcie, jak chcecie gadać czy coś, to tam mamy mikrofon i chętnie wam go dostarczymy, taka propo. Dobra, więc teraz co z tym pożądaniem? Przy tym responsywnym się więcej narobicie. I to jest najbardziej naturalne pożądanie dla większości ludzi, a na pewno dla większości kobiet. Czyli potrzebne są świeczki, muzyka, atmosfera, cały tydzień fajny, a nie tylko w danym dniu, kiedy chcecie coś więcej, nie? I to jest pożądanie responsywne. Ono się buduje poprzez atmosferę, poprzez wszystko. Wszystko ma znaczenie. Jak odbierzesz telefon, no kurwa, tu pistaron, to na pewno, słuchajcie, macie po wszystkim, nawet jeżeli kobieta była rozgrzana do czerwoności, tak? Bo jeszcze jest coś takiego jak hamowanie, ale hamowanie wam na razie zostawię. Więc pożądanie spontaniczne i responsywne to są dwa główne pożądania. Nad responsywnym pracujecie, spontaniczne po prostu macie. Tak? I teraz są mężczyźni tacy i tacy, tak samo jak kobiety. Więc u części panów będzie to wymagało na przykład stymulacji penisa, będzie, jak kobieta się ubierze sama, to tą bieliznę i mu się pokaże i on nie zareaguje, to nie myślcie sobie, że przestałyście się mu podobać. Być może on właśnie reaguje responsywnie, czyli potrzebuje czegoś więcej, żeby mieć na was ochotę. I tacy panowie też są. I to wszystko zależy, tak? Więc i u mężczyzn, i u kobiet to zależy, jak macie ochotę na seks. Jak chcecie coś wiedzieć więcej, słuchajcie, to pytajcie, bo ja tu jestem dzisiaj dla was, tak? To pamiętajcie, to też. I teraz, słuchajcie, jak już ustalicie, co lubicie w tej sypialni, ustalicie, jak często chcecie mieć seks, to pamiętajcie, żeby mieć zawsze te wspólne spotkania na ten seks. Czy na przykład macie swój wieczór, albo więcej niż jeden wieczór w tygodniu, kiedy się spotykacie? Cisza. Zależy. Słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby mieć przynajmniej, to od was zależy, ale najfajniej jest ustalić jeden dzień w tygodniu i nie musicie wtedy mieć seksu, ja zaznaczam, tylko to jest jeden dzień w tygodniu, który jest absolutnie dla was. Kiedy macie te 2-3 godziny czy więcej dla siebie, kiedy możecie pobyć razem, pokochać się, jeśli macie ochotę, zrobić sobie masaż czy cokolwiek. Jeżeli nie spędzacie razem czasu, to jak wasze ciała mają na siebie reagować? Czy wiecie, gdzie są strefy erogenne waszej ukochanej osoby? Dobra, a wiecie, że to się zmienia? A wiecie, jaka strefa erogenna się zmienia najbardziej i najszybciej i u większości kobiet? Łebtaczka, słuchajcie, robi nam największy show. I to jeżeli kobieta rodziła naturalnie, łebtaczka najczęściej jest wysoko, a potem schodzi niżej. I to jest takie wielkie wow dla większości kobiet, bo po naturalnym porodzie łebtaczka schodzi bliżej wejścia do pochwy, w związku z czym nagle kobiety odkrywają, że penetracja może być fajna. No bo co z tą penetracją, panowie? Jest fajna czy nie jest fajna? Dla was jest. Dla nas przeróżnie. Ja przez lata nie umiałam tego zrozumieć, bo jestem z tych kobiet, dla których penetracja to jest najważniejsza, a okazuje się, że ponad 70% kobiet może zupełnie funkcjonować bez penetracji. Penis może nie istnieć, słuchajcie. 70% kobiet działa tylko wtedy i ma orgazm tylko wtedy, kiedy jest jednocześnie stymulowana łebtaczka albo kiedy tylko jest stymulowana łebtaczka. I dlaczego zdycha seks? Bo panowie o tym zapominają. Jak wyglądają początki, zanim zaliczycie ostatnią bazę?
Zanim zamoczony o górę, tak? Jak to wygląda? Randka. Randka, dobra. Ale generalnie chodzi mi o to, że na początku jak się spotykacie, to dajecie sobie dużo czasu. Jest dużo pocałunków, dużo miziania, dużo przytulasków. Wszystkiego jest dużo. I w momencie, kiedy facet po raz pierwszy uprawia pełen seks z kobietą, to pozostałe elementy zaczynają być skracane, za każdym razem jest tego mniej. Czasami są dłuższe numerki, ale jest taki czas, że ludzie po prostu to skracają. Super, jak u was tak nie ma. Tapowa. Więc jeżeli skrócicie tą drogę dochodzenia do przyjemności, to co się dzieje na początku relacji? Kobieta wam coś powie? Nie powie wam. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli... No, dawaj. Bo jeszcze nie ustaliliście tego dnia, kiedy spędzacie ze sobą i macie okazję porozmawiać. Nie dlatego, ponieważ my jako kobiety na początku relacji budujemy bezpieczną bazę i chcemy, żeby mieć stabilny związek i bezpieczny związek. I większość kobiet poświęci seks na rzecz bezpieczeństwa, słuchajcie, to jest bardzo przykre, ale niestety kobiety, które chcą wejść w stabilną relację, poświęcą częściej swoją przyjemność, swoją satysfakcję, niż po prostu zostawią. No i co się dzieje? Udają? Ile kobiet udaje? 50% kobiet udaje orgazm. Po co? Żeby nie skruszyć małego ego swojego mężczyzny. Najczęściej kobiety mówią, że nie chcą go zranić, że nie chcą, żeby mu było przykro. Tak? Rozumiecie? Proszę? Tak, masz rację. Bardzo często kobiety też się boją agresji. I teraz tak, co się dzieje? Kobieta wchodzi w relację, mężczyzna myśli, że jest wszystko w porządku, bo to, słuchajcie, to jest te pierwsze 2-3 lata, tego seksu jest bardzo dużo, a ona nie jest usatysfakcjonowana. I ona mu tego nie mówi, nie? Jest dramat, słuchajcie. I to jest taki czas, kiedy wy musicie bardzo dużo rozmawiać o tej satysfakcji z seksu. Kiedy tak naprawdę warto czasami olać tą penetrację, zająć się po prostu pieszczeniem, przytulaniem, masowaniem i innymi rzeczami. Słuchajcie, żyjemy w świecie penisocentryzmu. A po cholerę! Co odpowiadał mężczyznę za orgazm? Jaki organ? Głowa! Też, u wszystkich głowa. Głowa jest przede wszystkim, ale co jeszcze? U kobiety łechtaczka, tak? Najbardziej wrażliwy organ. A co jest u faceta? Prostata, drodzy panowie, prostata. Jak nie wiecie, to jak w jądrach jest produkcja nasienia, jak to wszystko buzuje, jak jesteście podnieceni, to wszystko pięknie wam opływa, tak? Wasza prostata jest bardzo pięknie masowana przez wasze nasienie, przez to, jak dbacie o swoje krocze i tak naprawdę to wasz orgazm rodzi się tam. Nie w penisie. Pana, a co to znaczy penisocentryzm? Bo tak wyrzuciłaś definicję, a tak naprawdę zastanawiam się, co znaczy penisocentryzm, a nie na przykład waginocentryzm. Penisocentryzm? Dobra. Wiesz co, to jest taka świetna książka Sztuka obsługi penisa, Sztuka obsługi waginy. Jest wiele książek, które właśnie o tym mówią, że bardzo często koncentrujemy się głównie na penisie, tak? Czyli ta satysfakcja męska wyciągana jest z penisa, a nie z całego ciała, tak? Czyli wiele kobiet, kiedy mężczyzna nie skończy, czyli nie ma ejakulatu, to uważa, że jest nieusatysfakcjonowana, ponieważ mężczyzna nie skończył. Wiele kobiet nie jest w stanie mieć czerpać pełnej przyjemności z seksu w momencie, kiedy mężczyzna nie skończył. I wszystko się kręci dookoła penisa. Mężczyzna, który ma problemy ze wzwodem, unika seksu. Nie chce mieć seksu, no bo nagle ten penis nie jest w pełni stojący, tak? Wiele rzeczy, mężczyźni skarżą się, jak mają przedwczesny zwód, zbyt późny wytrysk. Wiele rzeczy w seksie jest dookoła penisa, a bardzo znam mało par, które są w stanie zupełnie olać penisa. Ile razy w seksie olewacie penisa, zajmujecie się wszystkim dookoła poza penisem? Czy penis, przepraszam, penisocentryzm leży blisko patriarchatu? Wiesz co, ja bym tego tak nie wnioskowała, natomiast powiedziałabym, że to jest biologia, słuchaj. Ponieważ sad i tak naprawdę penis jest potrzebny po to, żeby była prokreacja, tak? Penis nie jest potrzebny do fajnego seksu, penis jest potrzebny do prokreacji. Więc każdy wie, gdzie co włożyć, żeby włożyć, nie? A nie każdy wie, co jak zrobić, żeby była przyjemność. To jest taka drobna różnica. No, dawaj. Ale nie ma w tym przypadku
trochę ziarna racji, że mężczyzna potrzebuje jednak tej stymulacji penisa, czy prostaty, tak, przez penisa, a kobieta troszkę... A, prostaty, a tak prostaty to ci możemy, wiesz, wystymulować jeszcze inaczej, jak twoja kobieta wie i jak. Słuchajcie, generalnie każdy z nas potrzebuje tej przyjemności i kobiety bardzo chętnie zajmują się tym penisem, naprawdę, tak? Tylko gorzej, jeżeli on jest stawiany na tej zasadzie, wiecie, że mężczyzna biegnie z tym penisem, dlatego że na przykład wcześniej oglądał pornografię, a teraz chce po prostu szybko skończyć. Tak? I to są takie sytuacje, gdzie te kobiety, one po prostu się czują nadużywane, się czują wykorzystywane. I jeżeli w relacji, słuchajcie, stracacie ten okres zabawy i przyjemności dla jednej i dla drugiej strony, no to te kobiety zaczną rezygnować z seksu. Nie dlatego, że nie lubią seksu, tylko dlatego, że jest kiepski seks. Lubicie lody? No nie wiem, czy śmietankowe, czekoladowe, czy jakie. A wątróbkowe, albo nie wiem, flaczkowe. No słuchajcie, to no niby lody, nie? Ale... Nie przekonasz kobiety, żeby się otworzyła. Po prostu z nią pracujesz i jesteś cierpliwy i wymaga to czasu. To wymaga czasu. Dobra, powiem ci tak, okej, dobra. Mężczyźni chcą, żeby kobieta czerpała przyjemność też ze strefy G i z penetracji. Czy wiesz, ile trwa rozbudzenie strefy G? Słuchajcie, żeby w ogóle wyłonić strefę G, bo część kobiet ma ukrytą strefę G, to jest 15-20 minut, a potem masaż strefy G to jest 40 minut do godziny. I teraz, i to jest jedna sesja, a kobieta czasami potrzebuje kilkanaście sesji, zanim nauczy się czerpać przyjemność. Większość kobiet jest nierozbudzona. To wy mężczyźni macie naturalną zdolność do tego, żeby od razu mieć orgazm i przyjemność. My się tego uczymy. Czy ktoś wam w szkole powiedział, że my się uczymy czerpać przyjemność z seksu? Jest bardzo niewiele kobiet, które od razu załapią, o co chodzi, albo nie chciały załapie, są wyluzowane i potrafią od razu mieć orgazm. Większość kobiet, słuchajcie, masę kobiet pierwsze orgazmy ma po 30, po pierwszym dziecku, po 40. Wiedzieliście o tym? A myślicie, że kobiety sami mają mega przyjemność, nie? Kobiety pięknie udają, dlatego że uważają, że mężczyźni oczekują tego, żeby one miały orgazm. A słuchajcie, panowie, my nie zawsze potrzebujemy orgazmu, potrzebujemy satysfakcjonującego seksu. Jaka jest różnica? Ktoś ma uwagę? Jaka jest różnica między orgazmem a satysfakcjonującym seksem? Jak jest satysfakcjonujący seks, to kobieta jest dostrzeżona, tak? Mężczyzna widzi ją, mężczyzna widzi jej ciało, akceptuje jej ciało, poświęca jej czas, jest z nią, nie ogląda wcześniej pornola, tak? Kocha się ze swoją kobietą. A jeżeli mężczyzna przychodzi ze stojącą i chce go tylko wsadzić, no to umówmy się, że taka kobieta naprawdę no, ma małe szanse, żeby się rozbudzić. A wiecie, bardzo wiele dalej jest takich związków. Mikrofon tam mogę prosić, bo tam. Chciałabym wam też powiedzieć, że są mężczyźni, którzy są cudowni i wspaniali. Naprawdę znam wielu fantastycznych mężczyzn, którzy woli dać rozkosz swojej kobiecie, a samemu nie skończyć, tak? Więc tacy faceci też są. Chwała im za to. Mogę. Ja uważam, że w swoim całym filozoficznym wywodzie unika ci pewna całość. Dla nas mężczyzn seks jest jak wypicie kawy, jak zrobienie siku i to jest normalne. A dla was dziewczyn to jest na chuju do raju. A wiesz co? Ja bym chciała, bo myślę, że to są mężczyźni, którzy myślą o relacjach. Mów za siebie, dobra. Dajcie mi mikrofon do przodu, proszę. Bo ja myślę, że mówisz za siebie i to jest twoje zdanie, bo ja znam wielu facetów, którzy myślą zupełnie inaczej. Myślę, że ktoś tam może powiedzieć chociaż zdanie inne. Rzuć, co myślisz. Dobra, jedno zdanie. Czy uważasz, że zgadzasz się z kolegą i jesteś facetem? Przed chwilą zawołałem, żeby mówić za siebie, to na pewno się nie zdarza. Okej, okay. No więc właśnie. No dobra, dawaj. Ja na przykład satysfakcję też odczuwam, nawet czasami większą, jeżeli partnerkę swoją zaspokoję i bez niekoniecznie muszę dojść. Okej, okay. I wiele jest takich facetów i chwała wam za to, słuchajcie. Chwała wam za to. Dlatego też się nie zdarza. Bo słuchajcie, tylko tacy mężczyźni są w stanie rozbudzić kobietę, a nie mówić, no kolejna kłoda, no. A ja mam pytanie, bo tak tego odbiega od tematu. Czy pary homoseksualne mają w takim razie łatwiej? Nie, to nie jest tak, że pary homoseksualne mają jakoś specjalnie łatwiej.
Słuchajcie, pracuję też z dziewczynami, tak, z mężczyznami, którzy kochają inaczej. To nie jest to, że mają łatwiej, słuchajcie, bo mają po prostu też inne problemy. To nie jest tak, że jak ktoś ma łechtaczkę, to wie od razu, jak wylizać inną łechtaczkę, bo każda łechtaczka jest inna i lubi inne przyjemności, tak? Tak samo penis. My też mamy takie wyobrażenia, że no, osoby homoseksualne to są tylko takie, które od razu ten penis ląduje w tym tyłku. Nie, słuchajcie, to też nie jest tak, że seks osób homoseksualnych opiera się tylko na penetracji. Nie. Więc jeżeli macie jakieś wyobrażenie, to po prostu najczęściej zapytajcie osób, które kochają inaczej, bo to, co my mamy w głowie, to, co nam się sprzedaje, to jest najczęściej bullshit. Więc nie, nie mają łatwiej, bo każdy z nas jest człowiekiem. I słuchajcie, to jest myślę, że kwintesencja z tego, co powinna wyjść dzisiaj. Nieważne, czy to jest mężczyzna, nieważne, czy to jest kobieta, każdy z nas ma prawo do przyjemności, każdy z nas czuje inaczej. Jak macie nowego kochanka, kochankę, to zaczynacie, słuchajcie, od zera. Nie jesteście super bogiem, super seks maszyną, super laską gorącą, tylko jesteś zerem. Przepraszam, że wam tak teraz mówię. Bo w nowej relacji startujecie od zera. Gówno umiecie, bo nie znacie tej drugiej osoby, tak? Uczycie się z nią dopiero razem seksu. Jak ktoś mi mówi, no to ja ci teraz pokażę, jaki to ja jestem, albo to jaka ja jestem hot. No gówno pokażesz, bo nie znasz tej osoby, nie wiesz, jaka ona jest. I dzięki za to, co powiedziałeś. Bo nieważne, czy to są pary homo, tak, czy to są pary bi, czy pary hetero, my każdego człowieka uczymy się od zera. I pamiętajcie o tym, żeby dać sobie przestrzeń, żeby się uczyć nowej osoby od zera i cieszcie się z poznawania tej osoby. Ktoś jest jeszcze jakieś pytanie? No. Pytanie? To jeżeli jest sytuacja odwrotna, o tym, co ty mówisz, że ja bym chciał dłużej, a partner skraca czas, no to o czym to może świadczyć? No to właśnie, no pytanie, czy jej to sprawia przyjemność. Słuchajcie, bo to też jest tak, że czasami kobiety stracają, bo jakby ten czas uważają, że to jest obowiązek, słuchajcie. I przed czasami wchodzi w relację, że to już jest obowiązkiem. Więc jeżeli wejdzie z tyłu głowy jednemu z partnerów, że to jest obowiązek, no to będzie chciał odwalić sprawę, tak? Na liście zadań to do, tak? Jest coś do zrobienia, jest do zrobienia seks? Okej, odhaczamy następne zrobione. I teraz jeżeli partnerka nie ma takiej, na przykład nie cieszy się tak naprawdę tym seksem, no to będzie skracać. Będzie skracać albo porozmawiaj z nią tak naprawdę, o co chodzi. Bo czasami osoby, które są nieneurotypowe, są bardziej wrażliwe na dotyk i być może jest przestymulowana. Jak ją za długo dotykasz, jej to nie sprawia przyjemności. Tak samo, słuchajcie, są takie sytuacje, że kobieta już miała orgazm, a facet wie, że kobieta może mieć wielokrotny i prosi o kolejny. A ona już nie może, bo ją to boli. Więc tutaj warto porozmawiać. Warto porozmawiać i dowiedzieć się, czasami w wieku 30-40 lat my nie wiemy, że jesteśmy nieneurotypowi i że mamy jakąś nadwrażliwość, tak? Czy w obrębie słupków ciała, czy w jakimś innym miejscu. I wiesz, ja nie wiem, wiesz, bo nie znam waszej sytuacji, tak? Być może nie ma satysfakcjonującego seksu, być może nie jest neurotypowa. To takie moje, słuchaj, trafienia, ale mogłabym trafić kulą w płot. To wiesz. Jeżeli też partnerka z nami nie rozmawia, no to słuchajcie, to wracamy do początków. Jeżeli nie nauczymy się od razu rozmawiać o seksie i o tym, że rozmawiamy o seksie, to nie będziecie rozmawiać o tym seksie. Jeżeli wchodzicie w relację z kimś, kto nie chce rozmawiać o seksie na początku, to nie liczcie na to, że to się zmieni. To już powinien wam zaraz dla was się zaświecić, okej? Okay? Nie rozmawia o seksie, nie? Jak możecie liczyć na to, że ktoś, kto nie rozmawia o seksie w tym najbardziej takim czasie, kiedy jesteśmy ulegli, spolegliwi i chcemy zrobić wszystko dla drugiej osoby, że ta osoba nagle o tym seksie zacznie rozmawiać po ślubie? Kleiłam się to, czy nie? Mam sobie inne pytanie. Jeżeli... Mówiłaś, że są dwa rodzaje pożądania. Jak je połączyć? Jeżeli jedna osoba ma to pożądanie takie... A druga ma takie wolne. Okej. Okay. Co zrobić, jak połączyć, jak współpracować ze sobą, żeby połączyć dwa porównania? Dobra, bardzo fajnie, bardzo łatwo to można zrobić, bo generalnie tak. Jeżeli macie fajny seks na co dzień, to czasami jak przybiegnie ten partner z tym stojącym, tak, no to też nie ma problemu, żeby go wykorzystać, jeżeli wiesz, że dostaniesz swoją dawkę kiedy indziej, tak?
Ale z drugiej strony, jeżeli chcecie się nastroić, to możecie się nastrajać cały dzień. Czyli możesz cały dzień umówić się z partnerem na seksowne SMS-y w przeciągu dnia, tak? Żeby on już cię nakręcał, jakby żebyś poczuła też tą ochotę. Możesz wrzucać sobie na przykład w przeciągu dnia słuchać muzyki, która ci się kojarzy z seksem. Możesz przeczytać sobie powieść erotyczną. Możesz po prostu ty sama nakręcić się na ten seks. Bo słuchajcie, drogie kobitki, to nie jest tak, że nakręcanie nas na seks to jest robota facetów. Nie, nie, nie. Bzdura totalna. To jest nasza robota. To nam ma się też chcieć, to my mamy mieć to wysokie albo libido takie jak partner, takie jak my chcemy. Nikt za nas tej roboty nie zrobi, słuchajcie. Więc zaraz. Więc jeżeli słuchaj, chcesz się nakręcić, to po prostu pracuj też cały dzień. Powiedz partnerowi, co ci jest potrzebne. I to słuchajcie, to jest mega ważne, żebyście wiedzieli, kiedy rośnie wasze pożądanie i jak się na to przygotować, tak? Czyli co warto zrobić. No? Dobra, chciałeś coś zapytać. Ja mam w sumie dwa wątki. Tutaj z tyłu jestem. Dobra, bo tu jeszcze z przodu jest jedno pytanie, ale to okej. Bo chciałam wrócić najpierw do tego tematu, kiedy kobieta nie może dalej. To jest często, bo podałaś dwie opcje, jest jeszcze trzecia opcja, że może to jest właśnie kwestia trochę tej rozmowy i dogadania się, bo może ona nawet będzie chciała dalej pod warunkiem, że będzie na przykład mniej dotykana, bo już dotyk ją przestymulowuje. Ale mówiłam, że jest przebodźcowana. Tak. Mhm. A drugie chciałam nawiązać do tego, bo powiedziałaś, że jak ktoś na początku relacji nie chce rozmawiać o seksie, to się tego nie nauczy. I osobiście się z tym nie zgodzę, ponieważ w Polsce seks jest bardzo tabu. I większość z nas nie umie naturalnie rozmawiać o seksie i dopiero uczy się tego na pewnym etapie życia, dlatego uważam, że to nie powinno być taki od razu rec. Zgadzam się, natomiast nie o to mi do końca chodziło. Dziękuję Ci, jestem w stanie teraz to sprostować. Słuchajcie, bo to nie jest tak, że ktoś nie umie rozmawiać. To jest tak, chodzi mi o takie osoby, które po prostu w ogóle nie chcą poruszać tego tematu. Tak? Bo to, że jest zawstydzenie, że ten temat jest niewygodny, a jednak, jednak mimo wszystko my rozmawiamy, to jest różnica. Zgodzisz się ze mną, że jest różnica, tak? A tu mi chodzi o takie osoby, które po prostu w ogóle nie chcą poruszać tego tematu i uważają, że ten temat może nie istnieć. To jeżeli ktoś ma takie nastawienie, to jest bardzo ciężko przepracować. I być może będzie trzeba kilka różnych związków, zanim ta osoba się tego nauczy. Tu z przodu gdzieś też mikrofon, a jeszcze z tyłu, dobra? Mówimy o zapale i nauce seksu. A jak to się odnosi do tego dzisiejszego świata, gdzie jakby czas, który możemy poświęcić na seks, jest skracany chyba przez pracę, obowiązki i tak dalej. Jak utrzymać ten zapał? Okej, odpal telefon i zobacz, ile czasu poświęciłeś na scrollowanie telefonu. Masz coś takiego jak czas spędzony przed telefonem. Jeżeli ktoś się mnie pyta... O, dobrze. Dzięki. Okej. Okay. Jeżeli ktoś się mnie pyta, jak znaleźć czas na seks, na te rozmowy, na to bycie razem, to ja najczęściej, jak para do mnie przychodzi, proszę, żeby mi pokazali, ile w ostatnim tygodniu spędzali czasu na scrollowaniu na Facebooku czy na innych mediach. I możecie się zdziwić, ile godzin dziennie wy tam siedzicie, ile 10 minut wam to zajmuje. A tak naprawdę ja mówię o 15 minutach codziennie dla partnera, gdzie wy aktywnie rozmawiacie, pytacie, a co tam, tak? Bez telefonu, bez telewizora. Jeżeli się przyzwyczajicie, zacznijcie to robić dłużej i częściej. A ten jeden wieczór taki dla was, który się umówicie, ja nie mówię jeszcze tego, bo fajnie byłoby do tego jakieś randki wrzucić, no to są 2-3 godziny. To nie jest, słuchaj, koniec świata, tak? Wytracenie zapału, okej. Okay. No więc... Ten zapał wytracasz, jak to jest nudne, słuchaj. Jeżeli ciągle się robi to samo, jeżeli zawsze było kiedyś badania Jędrzejewskiego robione, kiedy w sobotę... Dobra, dziękuję. Były badania Jędrzejewskiego robione. Jeżeli większość Polaków kochała się w soboty, w przerwach na reklamy Polsatu między hitem tygodnia, no to umówmy się, tak, że to było nudne. I teraz tak, jeżeli to jest właśnie takie nudne, bo robicie ciągle to samo, ciągle w tym samym miejscu, ciągle w tej samej pozycji, no to jak, o jakim my zapale mówimy? No plaki z olejem, no. Budzi w was podniecenie, o tak, znowu będzie na misjonarza zaraz po kąpieli w piątek, nie? Po całym tygodniu zjechani totalnie. No nie, no właśnie dlatego mówię, że trzeba rozmawiać, trzeba to zaplanować, tak? Zaplanujcie sobie ten czas na ten fajny seks, tą przestrzeń. Na to, żeby pobyć razem. Zaskoczcie się. Słuchajcie, ja mam
Na mojej stronie, na pikantnej edukacji znajdziecie e-booki, gdzie są pomysły na 52 tygodnie, tak? W każdym tygodniu możecie coś innego seksownego zrobić. Ja mówię, weźcie słoik, ustalcie sobie swoją pozycję. Bierzecie słoik, albo dobra, weźcie sobie pudełeczko, cokolwiek, i powrzucajcie tam wasze pomysły na seks, na co się zgadzacie, tak? Czyli wymyślcie sobie lodzik, minetka, wymyślcie sobie rzeczy, które chcecie, to mogą być różne gry i zabawy, tak? Wymyślcie sobie na przykład dotykanie każdego miejsca na ciele bez miejsc erogennych. I losujcie w danym tygodniu zadanie na ten wieczór, albo na... wtedy będziecie zaskoczeni tym zadaniem na te na przykład pierwsze 15 minut. I już jest ta ekscytacja. Boże, ja nie wiem, co wylosuję, nie wiem, co będzie. Słuchajcie, tego wszystkiego można się nauczyć. I właśnie po to prowadzę z parami nauki przedmałżeńskie, żeby to zaplanować, słuchajcie. Po to, żeby ich tego nauczyć, żeby nauczyć ich, że seks jest priorytetem. Bo bez seksu bardzo trudno jest o taką prawdziwą, intymną więź, o taką bliskość. Jak są pary, słuchajcie, które nie potrafią się złapać za rękę, to gdzie one zaszły? Czy to jest normalne? Słuchajcie, jeżeli ktoś mi mówi, że nie ma ochoty na seks ze swoim partnerem na bliskość, nie ma ochoty od roku, to ja się zaczynam zastanawiać, no ale o co chodzi, nie? No albo coś się spaśniło w tej relacji, albo ten seks był kiepski. Ale seks to jest takie przytulanie bez ubrania. To nie jest wielkie wow, to jest bycie z drugim człowiekiem. I nagle jak ktoś się kogoś brzydzi, no to słuchajcie, no to nie świadczy dobrze o relacji. Więc jak nie macie tego seksu w tej relacji, no to zastanówcie się dlaczego. Co się stało i kiedy się to spieprzyło? Bo kiedyś się spieprzyło. I co się zmieniło? To, no, słuchajcie, to może być depresja, to może być śmierć kogoś bliskiego, to może być jakaś choroba. I dlatego właśnie trzeba mieć pomysł na to, co się dzieje, kiedy ktoś jest chory. Wiecie, co ludzie, którzy są ze mną, jakie mają zadania, jak jeden z partnerów jest chory, na przykład ma raka, albo jest depresja, co oni robią? Masturbują się przy sobie. Są w towarzystwie tej drugiej osoby po prostu z tą akceptacją, tak? Ty jesteś chory, albo ty jesteś chora, ale ja mam swoje potrzeby. Więc ja na przykład przy tobie uprawiam samomiłość, jestem z tobą, ty trzymasz mnie za rękę. Ja się tobą opiekuję w swojej chorobie, a ty uczestniczysz ze mną w akcie mojej samomiłości. I to są takie rzeczy, które można zaplanować, gdzie można sobie pomóc, gdzie ta fizyczność jest wtedy naturalna i bliska. Tak? Mam unikać coś, czy nie? Więc słuchajcie, wszystko można zaplanować, wszystko można wymyśleć. Pytanko tam jeszcze mamy z tyłu? Mamy gdzieś mikrofon? Ja głównie jestem po psychologii, seksuologii i klinicznej, zajmuję się edukacją seksualną. W sieci obserwuję jakieś 250 tysięcy Polaków, tak? I na co dzień prowadzę warsztaty, tym się zajmuję. Okay. Po prostu uczę ludzi dorosłych mieć fajniejszy seks. Chodzi mi o to, że jeżeli mówią długo swoje relacje, jestem bardzo ciekawa, jakie jest twoje podejście też do zmian fizycznych, bo wiadomo, że jak ktoś łodzi pięknie, to jest super, no ale potem na przykład ciało się zmienia i na przykład załóżmy, że ktoś bardzo lubi, nie wiem, długie włosy u mężczyzn, ale on myśli, jest wiekiem, tak? Aha. No, są różne, rzeczy i właśnie jestem ciekawa, jak nie chcę uprawiać seksu z facetem, no bo jeśli już tak nie podoba, bo już nie ma tych długich włosów, ale słuchajcie, to jak właśnie tutaj, co tutaj poruszyłaś bardzo ważny problem, ponieważ miłość i pożądanie to są dwie różne rzeczy. My możemy kogoś kochać, ale ta osoba na przykład przytyła 30 kilo, ta osoba utraciła nogę, ta osoba zrobiła sobie sztuczne cycki, ktoś sobie zrobił usta i implanty w pośladkach. I możemy kogoś kochać i wielbić tą osobę, jest dla nas najważniejsza, ale jej ciało, to co zrobiła z jej ciałem, albo to co się stało w wypadku, utyła, no słuchajcie, różne są rzeczy, schudła, bo czasami mężczyźni uwielbiają okrągłe kobietki, a tam nagle schudła 20 kilo, no i zero zainteresowania, nie? To słuchajcie, nie ma na to rady. Czasami jest tak, że możemy taką osobę kochać, ale już nie wrócimy do seksu z tą osobą, bo ona nie będziemy jej pożądać. My u mężczyzn to nawet widać w ten sposób, że po prostu hydraulika nie działa. Więc choćby nawet mężczyzna chciał, to on się nie zmusi do seksu z kobietą, która nagle utraciła dla niego ten atrybut, który był ważny, tak? No i my jako seksuolodzy mierzymy się z tym problemem i słuchajcie, nie ma jeszcze rozwiązania.
ktoś może kochać, a może was nie pożądać. I pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest nagle, Boże, jaki prymityw, jaka płytka laska czy coś. No nie. Ta osoba dalej kocha, ale nie pożąda. I tak się też może zdarzyć. Cześć. Cześć. Ja mam takie pytanie, przyczepienie się słówek, ale powiedziałeś, że seks jest priorytetem w relacji. Fajnie by było. Dla mnie jest. I w związku z tym chciałem się spytać, jaki jest klucz do dobrej relacji, gdy na przykład tego seksu gdzieś zabraknie, kiedy wiesz, to właśnie wygaśnie. Nie, nawet na podstawie, obserwując wcześniejsze pokolenia. Szacunek, wdzięczność. To są dwie podstawowe rzeczy. Szacunek i wdzięczność. Bez tego nie pojedziesz dalej. Jeżeli będziesz kogoś dobrze traktował, będziesz cały czas z tymi pozytywnymi emocjami wychodził, to nawet jeżeli po tej drugiej stronie masz wrogość i wredność, to naprawdę dobrymi rzeczami można zrobić robotę, tak? Jasne, właśnie chodziło mi o te szczepianie się słówek, że stawianie jako priorytet seksu, czy nie jest na dłuższą metę w związkach jakoś tam szkodliwe? Nie, to jest fizjologiczne. Czy jeżeli ktoś je codziennie posiłek, to jest szkodliwe? Nie. No okej. Okay. Czyli jeżeli seks jest czynnością fizjologiczną, to jest szkodliwy, czy nie? Nie. Dobre odżywianie może być priorytetowe, jeżeli chcemy zachować zdrowie i długowieczność? Tak, ale tutaj byś mówiła, że nie wiem, jedzenie warzyw jest priorytetem, a nie to, że w ogóle jedzenie jest priorytetem. Jedzenie jest czynnością fizjologiczną, tak samo jak seks jest czynnością fizjologiczną, więc jest ważne dla człowieka. Jeżeli zaniedbamy tą działkę, to słuchajcie, naprawdę i mężczyźni, i kobiety chorują. To nie jest tak, że to jest zdrowe nie mieć seksu, czy żeby nie czerpać satysfakcji, tak? No. Fizjologia, więc jest priorytetem. Dla was oczywiście możecie mieć inne podejście. No ja, dzięki. Ja patrzę, jak widzę, jak ludzie mają fajny seks w wieloletnich związkach, widzę, że te związki funkcjonują inaczej. Możecie mieć inne doświadczenie, dobra. Mamy dwie osoby? Dobra. Cześć. Cześć. Jestem Dominik. Cześć Dominik. Cześć. Dzisiaj moja dziewczyna ma urodziny i... 100 lat. Tak, i chciałbym zapytać, czy moglibyśmy razem zaśpiewać jej teraz 100 lat. A możemy na zakończenie, bo jeszcze mamy 3 pytanka? Możemy na zakończenie. Dobra, to pamiętamy o solach. Minetka, minetka, kto tu ma urodziny, do chuja! Tak, wiesz, jak wspomniałaś właśnie o tym, że osoby nieneurotypowe mogą być przestymulowane w takim seksie, tak jak z dziewczyną spojrzeliśmy tak na sobie, ej, coś jedno, nie? Jest. I właśnie chciałem się zapytać, czy mogłabyś coś jeszcze więcej powiedzieć o seksie osób nieneurotypowych? To, czy ponieważ mamy mało czasu, to powiem wam tylko tyle, że fajnie jest, jeżeli osoby nieneurotypowe łączą się w pary, bo jest im dużo łatwiej się zrozumieć. Bardzo często osoba, która jest neurotypowa, nie zrozumie potrzeb osoby nieneurotypowej, bo się wydaje, że wydziwia. A osoba, która ma podobne, że tak powiem, mózg pracuje inaczej, więc wy wiecie, tak? Że są inne potrzeby, inne rzeczy. Możecie mieć na przykład w obszarze węchu, inaczej czujecie zapachy, inaczej czujecie dotyk, tak? Więc czasami na przykład ktoś czuje, co ktoś jadł 3 dni wcześniej, więc osoby nieneurotypowe mają zupełnie inne podejście i słuchajcie, to jest normalne i to jest naturalne. Więc jak na przykład ktoś do mnie przychodzi i mówi, no bo ona mi mówi, że ja jej śmierdzę. Ja mówię, no i co? No i o co chodzi? Ja mówię, no i to jest, ona mówi ci, co ona czuje. Ale jak ona to może czuć? Przecież się kąpałem. No może, tak? Więc dlatego mówię, że osoby nieneurotypowe mają, no po prostu są troszeczkę inne. Są fantastyczne, są wspaniałe, należy do osób nieneurotypowych, więc was doskonale rozumiem, tak? Jest inaczej. Jest inaczej w związku, w relacji, jeżeli są dwie osoby nieneurotypowe, na pewno lepiej się zrozumiecie, a osoby... Słuchajcie, musicie więcej ludziom tłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Tak jak nam ludzie muszą tłumaczyć, co do nas mówią i o co im chodzi, bo nie zrozumiemy czasami jakiejś tam emocji, czy coś, gdzie nam powiedzieli, to tak samo wy musicie tłumaczyć, o co wam dokładnie chodzi. Dokładnie. Tak jak wy byście potrzebowali mieć coś wytłumaczone. Taka mała podpowiedź. Tak zaraz mnie zrzucasz ze sceny. Nie. Dobra, jeszcze mam ostatnie pytanie i 100 lat. Aha, droga. No. To może się umówić, że albo pytanie, albo pytanie i 100 lat. Tyle dobra, to pytanie jest. I 100 lat, sorry. Jak coś, to potem pójdę tam i możecie ze mną pogadać, dobra? Dobra.
Nie? To to ostatnie pytanie mamy tutaj? Dobra. Ale wiecie, ja nie będę śpiewać, bo ja fałszuję, nie? Bardzo. Okej. Wcześniej wspomniałaś o tym, że jak ważna jest rozmowa i o oczekiwaniach na temat seksu. I jest tak, że rozmawiamy z dziewczyną na ten temat i znam jej oczekiwania. Staram się, powiedzmy, je spełnić. I jest taka sytuacja, że próbuję raz, drugi, trzeci i no, nie wychodzi, nie osiągamy tego celu i w tym momencie spada mnie ta motywacja, żeby no, wyjść zaspokojenia, bo no i tak. Ale się nie uda. 3-4 razy to jest krótko. I teraz tak, jeżeli jesteś nastawiony na osiągnięcie celu, to masz dupę zbitą i gwarancję, że już nie wyjdzie. Słuchajcie, no to ja nie mówię 3-4 razy, tak to jest nieważne. Poczekaj, słuchajcie, w seksie nieważne jest finał i to, jak się skończy. W seksie jest ważna cała droga. Więc w seksie czerpie się przyjemność z tych elementów po drodze. Jeżeli będziecie się nastawiać na orgazm, tak? Na to, że będzie jakiś super finał, na to, że to się jakoś ekstra skończy, to całą drogę sobie psujecie, bo myślami jesteście gdzieś indziej. Więc ty jesteś myślami, żeby zrobić dokładnie tak, jak ona cię poprosiła, nie? Odpuśćcie. Bawcie się spontanicznie, bo jak bardzo coś chcemy zrobić, to nam często coś nie wychodzi. Generalnie też jest też tak, że my nie jesteśmy w stanie dokładnie wiedzieć, co ta druga osoba od nas chce. I pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma oczekiwania i prośby do was, to co? To wy tego nie musicie wcale robić. Słuchajcie, to że ktoś czegoś oczekuje, a wam to nie gra, no to wam to nie gra już, tak? I tyle. W seksie, jeżeli jesteście zadowoleni, to robicie pewne rzeczy z radością. Jeżeli się mozolicie, jeżeli to nie jest fajne, to to nie będzie fajne. Jeżeli ktoś się do czegoś zmusza, to w pewnym momencie przestanie mu partner pasować, słuchajcie. Jeżeli nie lubicie czegoś robić w sypialni i robicie to na siłę, to przestaniecie być z tą osobą, bo przestaniecie ją po prostu lubić i kochać. Ja rozumiem. Jak coś, to masz wstęp, to możemy tam jeszcze pogadać, jak macie ochotę. Dobra, to słuchajcie, to co, 100 lat nie zrzucają ze sceny, nie? Czekajcie, może zanim jeszcze zaczniemy to scenę, dajmy Monice ciepłe i ogromne brawo, bo ci pana... Dobra? Super Anto! Świetna próba, ale teraz naprawdę, bo to jest ważne, żeby gadać, żeby rozmawiać i żeby się cieszyć sobą, jak i również dajmy sobie jeszcze raz, wspólnie razem wiedzę, jak i 3, 2, 1.